Jesteśmy przed przedstawicielami grupy IDEO i grupa Idea składa się z kilku film, między innymi z agencji marketingowej, której jest, Wojtek jest szefem i dlatego ma taki sznyt dobrze marketingowy. Ja natomiast jestem z software house'u, czyli bardziej tej części takiej technologicznej i na tych aspektach się będę dzisiaj skupiał. Ale oprócz tych dwóch filmów jest jeszcze Logito, czyli firma zajmująca się elektronicznym systemem mojego dokumentów, Asiston WMS ERP i Motivation Direct, czyli programy lojalnościowe, szczególnie w segmencie B2B. Wojtek już się tutaj ładnie przedstawił. Tak. tak, no Marcin, no zgodnie z naszym ćwiczeniem teraz powinna być moja kolej. Drodzy Państwo, no właśnie tak zawsze to wygląda, że ja próbuję publiczność bawić, natomiast Marcin zawsze z tą merytoryką, technologią, no ale jakoś, jakoś damy radę. Natomiast do, do rzeczy. Chcielibyśmy państwu powiedzieć, jak dzięki e-marketingowi, e-commerceowi, technologiom sprawić, że ta wasza sprzedaż będzie większa. Ja skupię się na tej części e-marketingowej, natomiast Marcin opowie o technologii. Myślę, że możemy chyba zaczynać. Zaczynaj ty pierwszy. Państwo, słuchajcie bardzo uważnie, ponieważ w samym końcu będzie konkurs. No dobrze. Więc przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić trzy bardzo istotne rzeczy. Przede wszystkim 60% zakupów związanych z elektroniką zaczyna się poprzez online. Bardzo dużo z tego procenta osób w tym online zostaje, natomiast ci wszyscy, którzy przechodzą później do offline'u, żeby dokończyć swoje zakupy, właśnie z internetu korzystają i to, co będziemy jeszcze mówić później, między innymi znajdują tam różne opinie, różne rekomendacje. Więc to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, też niesamowicie istotna, to jest to, że marketing ewoluuje i się zmienia. My dzisiaj jesteśmy w marketingu 6.0. To jest taki wszechświat stworzony przez teoretyków marketingowych, który oddziela nas od marketingu 5.0, a mianowicie wprowadza to, że my dzisiaj musimy zadbać o wartości. Musimy z naszymi klientami się w jakiś sposób związać i dostarczyć im wartości. I ja przygotowałem taką tablicę bo te, te cyferki, nie wiem, czy wszystkim tak dobrze mówią cokolwiek. Co znaczy, że 1, 2, 3, 4, pięć, 6, 0, kiedy będzie 7, 8? No, no, no nie tak, bo w naszych ćwiczeniach. <grym> natomiast natomiast ja się przygotowałem też na taką ewentualność, więc przygotowałem taką tabelkę, żeby właśnie Państwu pokazać. Także Marcin chciał tutaj troszeczkę wbić takiego klila, żeby mnie zawstydzić i, i sprawić, że nie dowiedział co powiedzieć, a właśnie jest całkowicie przeciwnie. Przygotowałem tabelkę. Państwa, tak wygląda ewolucja marketingu. Jeśli byśmy na to popatrzyli od samego początku, no tutaj się zastanawiają jeszcze teoretycy marketingowi, czy marketing, ten, który my dzisiaj znamy, zaczął się w 1763 roku, kiedy to pierwsza maszyna parowa została wyprodukowana i w zasadzie rozpoczęła swoją działalność, czy może w 1908 roku, kiedy to pierwszy Ford T zjechał z taśmy produkcyjnej. Jakby to nie było... Wtedy marketingowcy skupiali się tylko i wyłącznie na tym, żeby sprzedać produkt. Wtedy zaczęto analizować, no jest jakiś podaż, jest jakaś popy, jest jakiś popyt. Coś trzeba zrobić, żeby ludzie zaczęli kupować. Więc była całkowita koncentracja na produkcie. Nikt tam nie myśli o jakichś wartościach, o tym, że klient musi czuć się związany z marką. W ogóle nic, nikt wtedy tego nie rozważał. Natomiast później przyszedł właśnie czas na koncentrację na kliencie, ale ten czas przyszedł bardzo późno. Myślę, w zależności od części globu, w którym się znajdujemy, to było między 40 a 50 lat temu. No w Polsce to było około 40 lat temu, że rzeczywiście jest jakiś klient, trzeba jednak coś komuś dostarczyć, trzeba jakoś dowieść tu jego satysfakcję. Natomiast później wszedł czas na marketing 3.0, kiedy to właśnie zaczęto koncentrować się na wartościach, bo jak produktów było dużo, klient był w zasadzie, czy on kupił taką szafkę, czy inną szafkę, czy takie auto, czy inne auto, w zasadzie był zadowolony. Więc trzeba było sprawić, żeby ten klient zaczął myśleć w kategoriach takiego połączenia się z marką, że on jednak docenia, że to są jego wartości. I to właśnie w zasadzie, kto z Państwa ma iPhone'a? Ręka do góry. Jedna osoba, dwie. OK, ko 10, ko 15, czyli myślę, że tak 50% to spokojnie. I jestem pewny, że na Państwa wpłynęło to, nie to, jakie ten iPhone ma w środku bebechy, przecież na pewno ma świetne, tylko jednak gdzieś tam połączyliście się pewnymi wartościami. Stwierdziliście, że może będziecie bardziej niezależni, może pokażecie światu swoją niezależność. No i tutaj każdy te wartości może mieć swój. Steve Jobs odpowiednio jeszcze przed swoją śmiercią zadbał o to, żebyście potrafili wartości skojarzyć z jego, z jego marką. Natomiast później, oj Marcin, coś, coś tutaj poszło nie tak. Natomiast później przyszedł czas na to w marketingu 4.0, żebyśmy zaczęli koncentrować się na technologiach, w marketingu 5.0, żeby te technologie stały się taką naszą oczywistością. Natomiast marketing 6.0, gdzie każdy potrafi z technologii korzystać, gdzie jest mnóstwo firm wdrażających technologii, gdzie mamy szerszą inteligencję, no to trzeba wrócić trochę do korzeni i trzeba znowu skupić się na wartościach. I dzisiaj, mówiąc o marketingu 6.0, oczywiście mówimy, że musi być ukrytana technologia, że musimy internet opanować w 100%, procentach. Natomiast. Musimy jeszcze pracować w lepszych wartościach, musimy lojalizować naszych klientów, musimy sprawiać, żeby byli zadowoleni. Proszę państwa, i trzecia rzecz to jest to, że pokolenie Z dzisiaj jest jednym z najbardziej istotnych pokoleń na rynku, które dokonuje zakupów. Pokolenie Z to są ludzie w wieku, tak zdradzę, że to zapamiętajcie, to są ludzie w wieku 15 do 30 lat i zobaczcie, oni mają swoje kanały ulubione. Oni są na YouTubie, są na Instagramie, są na Facebooku, są na TikToku, później troszkę jeszcze na Snapchapie, które generalnie jest dla tych młodszych pokoleń, Pinterest, są na X-ie i jeszcze, jeszcze parę innych social mediów, ale w dużo mniejszym zakresie. Ale co uwielbiają? Uwielbiają przede wszystkim wideo. A jakbyśmy weszli głębiej w to wideo, to okaże się, że nie chodzi o każde jakiekolwiek wideo, chodzi o krótkie widea, najlepiej z poradami, najlepiej z rekomendacjami, ewentualnie z testami różnych, y, różnych rzeczy. No, oczywiście jeszcze artykuły, poradniki i tak dalej. Natomiast to, co jest kluczowe y, i to, co odrażni młodsze pokolenia i starsze, jeśli się zorientują, to to jest współpraca z markami. I otóż okazuje się, że pokolenie Z to nie jest dla nich problem. Jeśli jakiś materiał wideo, jeśli jakiś artykuł będzie sponsorowany, to nie stanowi problemu, bo to pokolenie zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie reklama to jest podstawa, bez tego nie da się żyć. I teraz jest taka ciekawostka, bo bardzo dużo mówi się o tym, że następuje ślepota banerowa. Pewnie słyszeliście o tym, że my nie widzimy banerów. My, tak mówię teraz o sobie, czyli trochę starsze pokolenie, rzeczywiście może mieć problem z dostrzeganiem banerów, ale ci młodsi ode mnie, o co najmniej dekadę okazuje się, że oni może nie do końca zwracają uwagę na banery, ale widzą te banery. Nie przeszkadza im, jeśli artykuł jest sponsorowany albo jeśli jakiś poradnik, w sensie wideo poradnikowy, zostanie opublikowany jakiegoś influencera. Nie jest to wielkim problemem, ale uwaga potrzebna jest w tym wszystkim autentyczność, czyli przyznanie się do tego, hej, no współpracujemy z tym influencerem, z tym youtuberem, z tym właścicielem bloga nie wstydzimy się tego, jesteśmy autentyczni i rzeczywiście robimy reklamę, ale w taki sposób, drogięcie, żebyś mógł ją znaleźć. Więc to są te trzy kluczowe rzeczy. No i teraz, jak już to wszystko wiemy, to co z tego wynika? No wynika przede wszystkim to, że musimy mega wejść w hiper, powtarzam, hiper wykorzystanie sztucznej inteligencji. No bo dzisiaj możemy wszystko. Jeszcze przed chwilką rozmawialiśmy przed prelekcją, jak ćwiczyliśmy z Marcinem, akurat mieliśmy możliwość rozmowy z, z uczestnikiem naszych dzisiejszych targów i rzeczywiście padło pytanie o sztucznej inteligencji. Słuchajcie, drodzy państwo, ze sztucznej inteligencji jest tak, że albo ją się kocha, albo ją się nienawidzi. Ci, którzy ją nienawidzą, to mówią, ona tam nic nie potrafi. Jak wrzucam coś do czata GPT, to on mi jakiś bezsens wypluwa. Otóż prawda jest taka, że to jest tylko narzędzie, to zacytuję Marcina, to są teraz jego słowa. I rzeczywiście, to, to jest tylko narzędzie, ale to, to jest jak auto. No wiecie, no autem można jeździć jak maluchem. Ja jadąc tutaj do was z Rzeszowa, trochę kilometrów i tak sobie myślałem, kurczę, no niektórzy to swoje auto, to narzędzie słabo jednak wykorzystują, zwłaszcza jeśli 100 na godzinę wyprzedzają tira, a za tym się robi kilometrowy korek. Natomiast można też wsiąść jak do bolidu i to też jest narzędzie. No jakby nie patrzeć, konstrukcja jest Troszkę podobna. I tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Albo się ją umie wykorzystywać i się ją kocha, albo ma się pewne problemy i nie do końca ma się pozytywne emocje związane z AI. No, my polecamy bardzo, by to wykorzystać. Mamy jak najbardziej pozytywne emocje. Marcin kocha sztuczną inteligencję. Trzeba uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić, jak każdym narzędziem, tak naprawdę. Ja osobiście korzystam i używam. Tak, ja się państwu przyznam, że ostatnio poszedłem do kolegi, jeszcze od nas firmy, który lepiej AI wykorzystuje niż ja i mówię, słuchaj, ja chciałbym takie fajne zdjęcia, chciałbym żonie mojej, ja wiem, że ona mnie widzi na co dzień, ale chciałbym jej takie fajne, fajne zdjęcia, weź zrób ze szczęścia inteligencji takie, żeby mi na fejsa wysłał i napisał, pa, gdzieś tam byłem, żebym był tak wyższy, chudszy, przystojniejszy, trochę więcej włosów. No i Paweł, bo Pawle mowa... Też ta inteligencja się aż tak dobrze chyba nie Nie, poradzi. nie, poradziła sobie, nie, nie to poradzi. akurat nie było bardzo <laughs> trudne dla niej, i bez problemu wygenerowała świetne zdjęcie. A jeszcze Pawłowi powiedziałem, Paweł, tylko kurczę, taki miał zawód. Wiesz, żeby, żeby tam coś drgnęło. Marcin, załóż się. A bo przedłużasz. Drgnęło. Za bardzo się rozgadujesz na każdym slajdzie. Musisz troszkę przyspieszyć. bo no, mamy. No to dobrze, to każdy w każdym razie prosty. Marcin wygenerował, jak jestem w mundurze. Przepraszam, Paweł. Jak jestem w mundurze, wyższy, szczuplejszy i w ogóle rewelacja. Wysłałem to żonie. No i. Podobało się? Bardzo się podobało. Bardzo było fajnie, powiedział, ale masz fajne zdjęcie. I w ogóle nie wiem, czy to na pewno ty jesteś, ale twarz była moja. Proszę Państwa, no dobrze, no ale to, to możemy się ze jajem bawić. Oczywiście możecie sobie robić zdjęcia i wysyłać waszym współmałżonkom, współmałżonkom i ewentualnie jakimś tam sympatią. Natomiast zazwyczaj w marketingu wykorzystujemy to tą sztuczną inteligencję do tego, żeby nam pewne zbiory danych opracowywała. Na przykład szkodzi sobie ktoś na stronę internetową i my go szybciutko łapiemy, patrzymy, czy on był na naszej stronie, czy go nie było na tej stronie, skąd przyszedł, jak długo czasu przebywa, jakie strony już oglądał, no i potrafimy w ciągu pół sekundy, może nawet krócej, przedstawić najlepsze rekomendacje produktowe, jakie mogą być. No i wtedy następuje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie człowiek takiego zakupu dokona. No i właśnie to jest związane z tą automatyzacją marketingu. Drodzy Państwo, nawet jeśli byście stu marketingowców zatrudnili, to ci marketingowcy nie zrobią tak dużo dobrego, jak może zrobić zaprzęgnięcie automatyzacji i inteligencji. No bo AI pracuje w sekundach, w milisekundach. No i teraz wyobraźcie sobie, waszego marketingowca albo 100 marketingowców, no to nie wiem, żeby jak oni byli biegli, lotni i tak dalej, to oni w jedną dziesiątą albo w setną sekundy nie zrobią tyle, co AI potrafi wygrać. Najprzy wszystkim AI i, i te wszystkie skrypty automatyzacji mają dostęp do pewnych skryptów, których człowiek tak normalnie nie ma. No nie sięgnie do Firefoxa czy jegoś, żeby zobaczyć, jaki ktoś ma cookiesy tam zapisane. A systemy potrafią to zrobić. Prawda, Marcin? Marcin tutaj powinien kiwać głową. No, mówiliśmy się, że Marcin, jak będę coś mówił, Marcin będzie mówił, i tak miał kiwać głową, no ale, Marcin... ale widzę, że y, 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 słuchacze kiwają głową, także już chyba moja jest niepotrzebna. Do, doskonale, ale pamiętaj, że później w drugą są było identycznie. Ja miałem kiwać głową, aha, aha. Jednak specjalista tu się znalazł, właściwa strona, właściwie mi Tak, musimy jeszcze kiedyś na przyszłość poćwiczyć. Ja to zdradzę troszeczkę, że Marcin pobił Omnichannelu i ja też chciałbym powiedzieć Państwu Omnichannelu, ale króciutko, bo zgodnie z ustaleniami to jest główna część Marcina, żeby Państwu o tym powiedzieć. Natomiast Omnichannel polega na tym, żeby pewne spójne doświadczenia klientowi zawieść I ja powiem Państwu, że zrobię zrobiłem pewien eksperyment społeczny, po czym właśnie moja żona, o której była już tu mowa, wyszła ze sklepu, dokładnie chodzi o smyka i w zasadzie ja później za nią biegłem i ona tak rękę imię nie znała. I generalnie chodziło o to, że Smyk ma różne ceny w różnych miejscach. Mianowicie w sklepie ma, poszliśmy kupić synowi Lego, oczywiście wiecie jak to dziecko sześcioletnie, musi mieć tu i teraz, no ale z drugiej strony w sklepie kosztował 30 zł więcej, jakieś... 10%, 15% więcej kosztował tyle jak w sklepie internetowym. Ja mówię tej pani, proszę pani, ja czy wiedziałem, że nic się nie uda. Stąd ta żona od razu powiedziała, że robi jej siarę i wyszła, że ona chce jeszcze wrócić do tego sklepu kiedyś. I proszę, proszę pani, Ale dlaczego w sklepie online jest inaczej? I tak z tą panią dyskutowaliśmy, oczywiście do niczego to nie doprowadziło, więc ja też wyszedłem. Udało się gdzieś tam syna przekupić jakimiś rodami. Natomiast natomiast to nie był dobry omnichannel. Smyk robi to słabo, Wy możecie zrobić to, to dobrze. Ale tu już zostawię Marcinowi pole do, do popisu. Teraz przetaknę. Proszę <grych> Państwa, to co jest istotne również i to z czym mają przy olbrzymi problem duże sieciówki, i tu również Wam opowiem prawdziwego case'a z mojego życia, to jest proaktywna obsługa klienta. Ja się kiedyś spotkałem z taką proaktywną obsługą klienta, aczkolwiek ona nie była bardzo dobra i udałem się do pewnej konkurencyjnej dla Was sieci, która sprzedawała odkurzacz. Akurat tak się złożyło, że mieliśmy po drodze. No i pan nam powiedział: "Wie pan co? To jest dobry odkurzacz, ale w internecie w ogóle nie u nas kupi pan raz że tani, a dwa że tam chyba już jest trochę lepszy model, to niech pan lepiej idzie tam i te zakupy zrobi." No i oczywiście go posłuchałem. Myślę, że zarząd sieci, w której akurat te, te zakupy się nie odbyły, no nie byłby bardzo zadowolony, ale natomiast obsługa, ja jestem zadowolony. Mi to się podobało, czy się kupiłem odkurzacz taki, jaki chciałem. Chodziło generalnie o to, żeby bardzo dobrze radził sobie z sierścią, psią. świetnie sobie radził, no ale, ale sieć nie skorzystała. Więc w praktyce u klienta chodzi nie do końca o to. Chodzi raczej o to, żeby tego klienta przygarnąć, przytulić i doradzić. I razem drugi case powiem, z, z, no trochę z mojego życia, a dokładnie z życia mojej mamy, y, która no już jest dwa pokolenia, znaczy 20 lat starsza jest ode mnie, mniej więcej, y, i zepsuje się pralka. No i co? No i poszła do właśnie do Was, poszła do, do Max Electro, tam akurat jest bardzo blisko ten, ten sklep. Y, I takaś tak się złożyło, że znała tą, tą obsługę, znała, znała właściciela i powiedziała, ja pamiętam, jak miał na imię ten, ten właśnie. Ja pamiętam, Waldemar. Być może nawet jest na sali. Yy, także powiedziała: No, ja do Waldka. Waldka nie była, ale ktoś inny był i, i powiedział: Czy mogę pomóc? No, bo ja jestem koleżanką Waldka. Waltek mi zawsze dobrze doradza. Potrzebuję pralki, bo mi się zepsuła. No i była mega zadowolona. Yy, w zasadzie zakupy zawsze robi yy, u Was. Ma z 400 metrów od, od domu. I słuchajcie, i tak, bo, oczywiście ten człowiek, który, który tam był, yy, doradził, to nie tylko, że powiedział, o ta będzie dobra, oczywiście doradził, zapytał się, no, moja mama była zachwycona, ja, oczywiście, ja osobiście nie potrzebowałbym aż tak dużego wsparcia, bym wszystko sprawdził w internecie, ale moja mama była zachwycona. Yy, ale wiecie, to jest pralka. Gdybym poszedł po coś innego, sytuacja mogłaby być zupełnie, zupełnie inna. I to jest ta proaktywna obsługa klienta, na która tak właśnie ona powinna wyglądać. No i właśnie ta relacja, lojalizacja, no to jest to, właśnie co powiedziałem. No i mama ja mama nie dość, że już tam któryś piąty czy szósty raz wróciła, to będzie jeszcze wracać kolejny raz i kolejny raz. Zresztą ja swoje meble też mam od, wiesz, nie meble, tylko, tylko sprzęt do kuchni, też mam od was. Y i też wiedziałem, że tu akurat mi poleciła was, i to będzie odnośnie rekomendacji, to będzie slajd kolejny, to poleciła mi akurat koleżanka, która pomaga tą kuchnię zaprojektować. No dobrze. Rekomendacje, opinie. Proszę państwa, no bo pokolenie Z szuka tych rekomendacji w internecie, są rekomendacje bardzo ważne. I teraz, jeśli macie swoje sklepy, małe, duże, średnie, sprzedajecie sprzęty albo sprzedajecie meble, słuchajcie, powinniście zadbać o to, żeby mieć wizytówkę Google i żeby w tej wizytówce były dobre, pozytywne, bardzo pozytywne komentarze. Gwarantuję Wam, że mnóstwo ludzi sprawdzi te komentarze. Natomiast i tak ci klienci, część klientów z tych starszych pokoleń niż pokolenie Z, które tu przytaczam, i tak przyjdzie na żywo do sklepu i będzie liczyło na te rekomendację na żywo i zaopiniowanie produktów na żywo. No i teraz jeśli trafi na osoby, która nie potrafi tego robić albo nie zna się na tym, to na pewno nie będzie zadowolona. Idąc dalej. Yy, autentyczność. Tak, proszę Państwa, ja już o tym powiedziałem. Yy, czy to robimy reklamę, czy kupujemy coś dla influencera, czy przychodzi do nas osoba, która chce kupić coś na żywo? To autentyczność. To jest yy, podstawa i czym młodsze pokolenie, tym bardziej radzi sobie z tym, żeby wykryć jakieś próby fałszu. Yy, nie wiem, czy czytacie czasami opinie, zwłaszcza Google Maps o albo restauracjach, albo faktycznie o, o pewnych sklepach. To bardzo łatwo wykryć. I nie trzeba wcale, nie wiadomo jakiej wiedzy. No to widać od razu, jeśli idzie seria pozytywnych komentarzy albo seria negatywnych, to znaczy, że albo w jedną, albo w drugą stronę ktoś zadział, bo oczywiście negatywne komentarze, konkurencja konkurencji swojej też potrafi wygenerować, co już fajne nie jest. I to jest to, na którym się długo, znacznie zastanawialiśmy. Ja go miałem. Później Marcin powiedział, aha, to ja w kontrze coś zrobię dla ciebie i ma identyczny. A, nie, tyk, inny, podobny. Ale z innym zdjęciem. Ale, I tekstem. Ale bardzo jest to podobne. I tak negocjowaliśmy. Czy dać ten slajd, jak ja dam, to on da, jak ja nie dam, powiedział już też się wycofa. No i stwierdziliśmy, że, że damy, żeby tak troszeczkę podebatować, bo ja uważam, że środki na marketing powinny być dużo większe niż na technologię. No i państwo na pewno wiecie, co Marcin uważa, ja nie, ja nie uważam odwrotnie. Ja uważam, że i na to, i na to powinny być znaczące środki i postaram się też o tym troszkę bardziej opowiedzieć. Doskonale. Doskonale. No a ja uważam, że marketing powinien być większy. Tak. no i Marcin, to widzę. Nie chcesz mi dać powiedzieć moich argumentów. Zresztą, proszę Państwa, generalnie to w skrócie mówiąc, trochę to jest tak, jakbyście wydobywali świetny sklep, ale taki rewelacyjny za 5 milionów złotych, ale w jakimś tam lesie. Gdzie drogi drogi dojazdowej nie ma, jakiejś szutrowa. No raczej, prawda, że przyjdzie klient jest znikome. Ja bym osobiście wolał mieć coś troszeczkę słabszego, ale przy głównej trasie, jednak żeby ktoś też czasem tam się zatrzymał. I możemy pójść dalej. Tu już Marcin, pozostawię Tobie, tak jak z tym Omniczanelem, pole do, do popisu. No dobrze, proszę państwa, natomiast jak działać? Co z tym wszystkim zrobić? Przede wszystkim powinniście myśleć o customer Journey i customer NIC. To są takie. Wiecie, po angielsku wszystko brzmi lepiej. Customer journey. No wow, jak to w ogóle brzmi? A generalnie chodzi o ścieżkę użytkownika, że każdy z nas, ja to tak, tak wam powiem, że naprawdę bardzo mocno zbadałem ten temat i okazuje się, że każdy z nas po tym, jak zostanie zastymulowany do zakupu pewnego produktu, zepsuje mu się pralka albo zobaczy reklamę, albo kolega kupi swojego nowego iPhone'a, ja też chcę. Każdy po takim zastymulowaniu zaczyna swoją ścieżkę klienta. Jeden, Zwiedzi internet, każdą możliwą stronę internetową, drugi wejdzie tylko na YouTube, a. trzeci wpisze coś do Google'a. Ale teraz naszą rolą jest, żebyśmy wiedzieli, jaki klient którędy będzie wędrował, gdzie możemy go spotkać i co mu zapodać, tak żeby go przekonać, że nasz produkt albo nasz sklep jest dobry. Że będzie klient z tego wszystkiego zadowolony. A customer nic to są potrzeby klienta. I my potrzeby klienta dzielimy na dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna potrzeb klienta, yy, taka główna, to jest właśnie do czego został zastymulowany. No, ktoś chce kupić pralkę albo lodówkę, no to jest prosta sprawa. Ale customer nic w tej drugiej płaszczyźnie polega na tym, że sobie odpowiedzi na pytanie, co klient chce tu i teraz. Zazwyczaj, teraz mówię o sobie, ale Przypuszczam, że bardzo dużo osób na sali ma podobnie. Jak zepsuje mi się pralka albo lodówka, to po prostu, w... zakładamy, że nie da się go naprawić. Wpiszę do Google: y, pralka 9 kg, wsadu, duża, ewentualnie może dodam markę, może nawet jej nie dodam, albo wpiszę opinię. W pewnym momencie, później jak będę miał wybraną markę, to jest tylko kolejna moja kasomerc, żeby właśnie sprawdzić opinię, to wpiszę już konkretny model ewentualnie jeszcze będę porównywał ceny, gdzie kupię, w jakiej cenie za to i co za to dostanę. I moje badanie mówiło o tym, że cena wcale nie jest decydującym czynnikiem. Decydującym czynnikiem jest to, czy ja ufam danemu sklepowi, czy o kiedyś widziałem, czy wiem, że obsługa będzie miała, czy ktoś to mi przywiezie, ten produkt, czy mi go faktycznie wniesie. I tu mnie, że, że kolega mojej mamy, ten Waldemar, znaczy on tam, jego pracownik wniósł i podłączył tą pralkę i odkręcił śrubę. Ja moją mamę ale wiesz odkręć koniecznie te śruby, które trzymają bęben, bo inaczej sobie je zniszczysz. Ona powiedziała, aha, no to nie wiedziałam i ten pracownik, czy, czy, czy Waldek, nie pamiętam, odkręcił sam z siebie, nie trzeba było nawet mu o tym powiedzieć. No i uważam, że to było, to było świetne. Także słuchajcie, to są customer leads i customer journey. Natomiast trzeba uważać dalej na żargon nie dość, że żargon marketingowy to jeszcze po angielsku, czy na Vanity Metrics, czy na metryki próżności, bo my możemy się ekscytować, zachwycać, że świetnie idzie, mamy milion fanów na fejsie, za chwilę dwa miliony, trzy miliony, za chwilę w ogóle się dziwię. Przecież kurczę, w sumie chyba nie ma tyle kupujących w Polsce, ile my mamy fanów. Słuchajcie, i trzeba na to bardzo uważać, bo można się mocno pomylić, polegając na wskaźnikach, które właśnie wskaźnikach próżności, czyli wiecie, coś rośnie, jest cudownie tylko za chwilę okazuje się, że tak naprawdę w ogóle nie ma związku z biznesem. Co z tego, że ma milion fanów na fejsie, albo 100 tysięcy komentarzy pod jakimś filmikiem, jeśli nie wpływa to w żaden sposób na naszą sprzedaż. No i trzeba się określić. Słuchajcie, dzisiaj w świecie naszym, nie ma, a zwłaszcza w świecie internetu, nie ma miejsca dla przeciętnych, nie ma miejsca dla średniaków. Trzeba być albo tani, albo drogi. Trzeba mieć albo mega obsługę klienta, albo w ogóle nie zwracać uwagi na tę obsługę klienta i czymś innym klienta łapać. Trzeba być albo wszędzie, albo tylko w internecie. Trzeba być jakimś. Trzeba się określić. Bez tego niestety ani, albo stety, ani róż. No i kolejny, kolejna rzecz jest dobre dobieranie kanałów. W sumie sensie ja to podzieliłem. Podzieliłem to na cztery kategorie. Na producenta, lokalnego sprzedawcę, sieć handlową i producenta, który sprzedaje również model direct to consumer, czyli ma swój sklep internetowy. Dobrałem do każdego, do każdego z tych, z tych podmiotów, dobrałem pewne kanały marketingowe, oznaczyłem je ikonkami, żeby je wszystkie opowiedzieć. Musielibyśmy tu bardzo długo czasu zacząć, a Marcin już się kręci, już tupie nogą i chciałby już swoją część wygłosić, dlatego zapraszam Państwa na nasze stoisko, możemy o tym porozmawiać. Natomiast generalnie chciałem powiedzieć, że jest ogromna różnica między dużymi sieciami, a między sklepami pojedynczymi. Sklepy powinny zadbać o marketing lokalny, więc sieci duże y, mają duży potencjał na to, żeby ten marketing robić ogólnopolsko, docierać do dużej grupy odbiorców, się odpowiednio posegmentowanej. Natomiast idąc dalej, no właśnie, powiedziałem o, o posegmentowaniu. Natomiast my w marketingu mówimy również o czymś takim, jest się nazywa segment of one. W zasadzie tak się teraz tak myślę, że my w, w marketingu wszystko po angielsku mówimy. Jak się zastanawiam, dlaczego? No ale to też nie jest miejsca ani czas na takie dywagacje. Natomiast segment of one znaczy, że powinniście... Bardzo mocno zastanowić się nad tym, do kogo w ogóle trafiacie z waszym przekazem marketingowym. Powinniście dobrze wiedzieć, kto jest waszą grupą odbiorców i starać się maksymalnie, i tutaj wracamy do szuszej inteligencji automatyzacji, wasze reklamy targetować do poszczególnych ludzi. To tak, jak przychodzi do was ktoś do sklepu na żywo. To nie jest tak, że kto by nie wszedł, kobieta, mężczyzna, młody, stary, że idziecie identyczne rzeczy, mówicie, pokazujecie. I doradzacie. Każdy jest inny i tak samo jest w świecie cyfrowym. Każdy jest inny i do każdego trzeba podejść inaczej. Jeśli ktoś z Państwa prowadził kampanie marketingowe, to wie doskonale, że agencje marketingowe i w ogóle systemy marketingowe uwielbiają Wam pokazywać, że było 50 kliknięć, z 50 kliknięć zrobiło się 10 sprzedaży, jest rewelacyjnie. Czyli bazują na tzw. last klikach, czyli co ostatnio ktoś klient do nas przyszedł. Natomiast Dzisiaj, w świecie, gdy mówimy coraz bardziej o tym, że jest pewna anonimizacja, że ludzie są coraz bardziej świadomi tego, gdzie klikają, jakie zgody marketingowe wyrażają, to gubimy pewne dane. I później przez te zgubione dane wynika, a w zasadzie nie wynika, skąd tak naprawdę była sprzedaż. I później patrzymy i widzimy: kurczę, no, nie wiadomo skąd, mieliśmy 10 sprzedaży, ale skąd one się wydarzyły? W sumie do końca nie wiemy. I mamy oczywiście odpowiednie narzędzia, mamy y, możliwości na to, żeby gdzieś tam sięgnąć dalej, dokonać trochę głębszej analizy i jednak zorientować się, skąd ktoś przyszedł. Także nie tylko last click się liczy. I, drodzy Państwo, nie dajcie się efektowi Concorde. To jest taki... Y, samoloty Concorde pewnie kojarzycie. Pierwsze samoloty, które potrafiły przekroczyć prędkość y, dźwięku. Y, natomiast y, już w momencie... Jeszcze konstruowania tych samolotów okazało się, że to już będzie nierentowne. Nie ma opcji, żeby to się zwróciło. No ale wiecie, ileś tam firm się połączyło, ileś państw, chyba nie pamiętam dokładnie ile, pracowało, chyba dwa yy, albo trzy pracowały nad tą wspólną technologią samolotu, który naprawdę potrafi szybko latać, yy, ale wszyscy wiedzieli, to się nie uda. Więc pytanie brzmi, dlaczego kontynuowali ten mega nierentowny projekt? Nikt do końca nie wie. Nie powiem Wam dzisiaj tego. Możecie poczytać na internecie, może coś znajdziecie, wtedy, y, wtedy może, może mi powiecie. Może w ramach marketingu do dziś o nich gadamy. By, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak było. Ewentualnie ci inżynierowie, którzy zaczęli, nie chcieli przyznać się do pewnej porażki. Dlatego też to kontrola. Nie wiemy tego, jest to pewna niewiadoma. Natomiast słuchajcie, efekt Concord właśnie na tym polega, że się idzie w te koszty coraz więcej, coraz więcej, zamiast po prostu powiedzieć, będzie dość. Stop. No co z tym, już zainwestowałem? zainwestowałem już 5 tysięcy złotych, 10, 15 albo, albo 100 tysięcy. Mówię dość, bo czuję, że ta inwestycja nie do końca się opłaca. Trzeba umieć to zrobić. Dziękuję Wojtku. Teraz będzie moja część. Na pewno nie uda mi się tak zabawić publiczności, jak tobie się to ładnie udało, ale... No nawet na próbach nie... zabawiałeś. <laughs> Śmiałem będę... się, bo yy, aż tak dobrze ty nie wypadałeś wtedy na próbach, więc postaram się w takim wypadku troszeczkę bardziej stonowanie. Wojciech już wspomniał o tym, że niektóre elementy z jego prezentacji będą się powtarzały u mnie, a to wynika z tego, że dzisiaj generalnie skupiamy się na trendach i mamy prezentację podzieloną na dwa rodzaje trendów marketingowe i technologiczne. I te trendy marketingowe, one są trendami właśnie marketingowymi, biznesowymi, ale gdzieś tam finalnie, na samym końcu, żeby je zrealizować, my musimy, Y, oprzeć się o jakąś konkretną technologię i y, śmiem twierdzić, że nie da się tych trendów zrealizować, kiedy ta technologia będzie nieodpowiednia. I co to jest omniczane, y, y, powiedziałeś? Y, Powiedziałeś także o tych fajnych elementach tak zwanej ostatniej mili, jak one są istotne, jak one są ważne i jaką one budują przewagę konkurencyjną. Ale teraz moją rolą jest powiedzieć, że żeby to zrealizować, to chcielibyśmy, żeby to było proste, ale finalnie niektóre z tych elementów czy rzeczy związanych z technologią one stanowią wyzwanie. I jednym z, jeżeli rozmawiamy o trendzie i sposobie jego rozwiązania, implementacji, no to pierwszą taką technologię, jaką mamy. Tutaj Galicja Tomaszek ją dostarcza. Jest to rozwiązanie CELDO, dzięki któremu my możemy zintegrować, zmapować erpy, które występują u partnerów z, z, z Navireo GT Group i dzięki temu my jesteśmy w stanie właśnie ten last click, odbiór w 30 minut zrealizować. I generalnie, jeżeli chodzi o trendy, które. Tutaj ja opowiadam, one się będą finalnie spinały w pewien taki większy ekosystem, ponieważ każdy z tych mniejszych kawałków, mniejszych elementów służy do czegoś. I kolejnym takim elementem, kolejnym takim systemem jest to system PIM, który pozwala nam na to, abyśmy my mogli nasze produkty, które oferujemy w internecie, Ubogacić o fajny content. To wszystko się spina także z tym marketingiem, o którym Wojtek opowiadał, jeżeli my chcemy, żeby ten nasz produkt był atrakcyjny, no to my musimy sprawić, że on będzie dobrze opisany, będzie miał dobre zdjęcia i żeby wszystkie opisy w różnych kanałach sprzedaży pojawiały się i były spójne. W związku z tym. Narzędzie typu PIM jest to taki system, który na przykład zaciągając pewne podstawowe dane, dane z ERPA wzbogaci je o opisy, wzbogaci je o zdjęcia i we wszystkich kanałach sprzedaży w jakich my jesteśmy, czyli w naszym sklepie internetowym, w naszych marketplace'ach, na Allegro, na Amazonie udostępni ten sam content, plus umożliwi nam bardzo łatwe zarządzanie tym kontentem, ponieważ mamy wszystko w jednym miejscu i zmiana dla setek czy tysięcy produktów jest dużo prostsza, bardziej zoptymalizowana. Nie potrzebujemy zasobów ludzkich, które będą ten content, content przygotowywać. A mało tego, mamy takie możliwości sprawdzone w praktyce, że możemy do Pima zaimplementować właśnie sztuczną inteligencję, która to na przykład część pracy wykona za nas, czyli wykona za nas teksty, opisy, nawet jeżeli będziemy chcieli, to oczywiście możemy zaimplementować to w taki sposób, że wygeneruje nam atrakcyjne zdjęcia. Personalizacja już też dzisiaj wspomniana, ale żeby fajnie zrobić personalizację na naszej stronie internetowej, to musimy to w jakiś sposób zautomatyzować, nie? Nie znamy naszego klienta, nie wiemy kim on jest, nie jesteśmy w stanie tak jak w sklepie poszła Twoja mama porozmawiać i ten sprzedawca, doradca nie jest w stanie nam w czasie rzeczywistym podpowiedzieć, zareagować, No i do tego najczęściej potrzebujemy wyspecjalizowanych narzędzi, także opartych o sztuczną inteligencję, które właśnie w czasie rzeczywistym są w stanie zaserwować nam odpowiedni kontent dopasowany do finalnego użytkownika właśnie po to, żeby on był bardziej zaangażowany w, w zakupy. Tutaj nawiązując też do pokolenia Z dzisiaj wspomnianego, badania pokazują, że nawet 15% mamy większą sprzedaż w, w, w pokoleniu Z, jeżeli mamy zastosowane narzędzia do personalizacji. I powstają nawet takie paradoksy, też już można powiedzieć dzisiaj wspomniane, że pokolenie Z, które już zaczyna być bardzo istotną grupą zakupową, bardziej ufa sklepom które zastosowały narzędzia do personalizacji. Oni się tego nie boją, oni dla nich nie jest nic strasznego, że wyskakują im spersonalizowane informacje, wręcz oni tego po prostu oczekują. Dlatego my, tworząc swój sklep, musimy pamiętać, że jeżeli chcemy serwować content w katalogu produktów, na stronie, na stronie produktu, na stronie głównej, musimy zastosować inne narzędzie. Jeżeli chcemy skorzystać z personalizacji wyników wyszukiwania, musimy zastosować inne narzędzie i to wszystko ładnie spiąć w jednym ekosystemie, po to, żeby te narzędzie zakupowe czy zakupy były przyjemniejsze. Kolejnym takim trendem jest także kolejna automatyzacja, kolejne usprawnienie i kolejne narzędzie, które Wpisuje się znowu w ten większy ekosystem, czyli Channel Integration Platform. Tutaj znowu, podobnie jak w trendach marketingowych, mamy same angielskie, angielsko brzmiące nazwy, ale po prostu jest to agregator, który w jednym miejscu zaciąga nam dane z naszych kilku sklepów czy kilku obszarów i udostępnia je na przykład na marketplace'ach, a później z tych marketplace'ów zaciąga zamówienie, jeżeli one wpadły i pozwala nam tymi zamówieniami zarządzać. I to daje nam też taką przewagę, znowuż idąc w tym kierunku, że będziemy sobie dyskutować, na co powinniśmy wydać więcej pieniędzy, czy na marketing, czy na wdrożenie że utrzymywanie takiego wdrożenia samodzielnie dla siebie jest bardzo kosztowne, ponieważ integracje na przykład z Allegro, z Amazonem, z Early, z innymi marketplacami, jeżeli my chcielibyśmy je wykonać samemu, no to wtedy ich utrzymanie jest po prostu bardzo drogie. A dzięki tego typu narzędziom jesteśmy to w stanie zrobić w dosyć optymalny i tani sposób. Dzisiaj, jak byliśmy na stoisku, to wielokrotnie przewijały się takie rozmowy, których taką konkluzją było, że cena czyni cuda tak naprawdę, że musimy konkurować tą ceną, szczególnie w internecie. Oczywiście jest to prawda i dlatego powstają narzędzia do, do pricingu, czyli do sterowania ceną, ale także i marżą, bo z jednej strony, jeżeli my się chcemy skupić na. Zwiększeniem wolumenu sprzedaży, no to oczywiście ta najniższa cena jest bardzo ważna, ale z drugiej strony, my dzięki narzędziom, które istnieją, także wdrożonym w GT Group, mamy możliwość sterowania nie tylko ceną, ale także i marżą. To znaczy, że jeżeli my chcemy sobie obniżać cenę, bo. Konkurencja też obniża cenę, okej, okay, możemy sobie taką politykę stosować, ale jest też druga strona medalu, że dzięki tego typu narzędziom możemy badać czy u konkurencji, czy gdzieś w internecie istnieją produkty właśnie w, w niskich cenach, i jeżeli tych produktów nie ma, to my możemy tak sterować, że właśnie cena nam idzie do góry po to, żeby sobie podwyższać marżę jednocześnie bez uszczerbku na. Na tej sprzedaży, na wolumenie sprzedaży, więc tego typu narzędzia są istotne. No i oczywiście mobile, mobile is the king. Badania pokazują, że już za kilka lat ponad połowa zakupów będzie odbywała się poprzez kanały mobilne. Posiadanie sklepu zoptymalizowanego pod urządzenia mobilne to jest już tak zwana oczywista oczywistość. Dużo sklepów chce mieć teraz także swoją aplikację mobilną. Ale to znowuż też to jest wyzwanie, ponieważ stworzenie samej aplikacji może być też tanie, bo są jakieś tam gotowce, z których możemy skorzystać. Może być droższe, jeżeli chcemy mieć indywidualną dla siebie, ale przede wszystkim zaangażowanie klienta w tą aplikację, jeżeli nam się to uda, jeżeli on zainstaluje tą aplikację, będzie z nich skorzystał, możemy już mu wtedy dawać personalizowane treści, będzie powodowało, że my tego klienta mamy zlojalizowanego i to wszystko zamyka się. W takim fajnym ekosystemie, nie tylko technologicznym, ale oczywiście i marketingowym. No już tak zbliżając się powolutku też właśnie ku końcowi, bardzo często wdrażając sklep, nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób on jest zabezpieczony. Bierzemy jakiegoś gotowca, albo to jest dla nas trzeciorzędne, ponieważ skupiamy się na tych personalizacjach. Skupiamy się na tym, żeby on sprzedawał. Tak jak Wojtek wspomniał, że chcemy wydać ten budżet na marketing. Sky is the limit, a później przychodzi taka sytuacja jak kilka lat temu w Morele.net, gdzie był wielki wyciek danych, który do dzisiaj odbija się czkawką, bo zapadło w końcu prawomocne orzeczenie i dostali prawie 4 miliony złotych kary, dlatego że nie zadbali sobie o, o to bezpieczeństwo. A to oczywiście jest możliwe, wystarczy przestrzegać podstawowych zasad, współpracować z solidnym partnerem, zwrócić uwagę, jaki to jest system, na jego wydajność, na centrum hostingowe, czy ten system ma wsparcie, czy ten system... Jest, ma regularne audyty bezpieczeństwa, czy ma kopie zapasowe. W związku z tym da się oczywiście, da się ustrzec od tego typu sytuacji. I tak jak powiedziałem, te wszystkie trendy, o których rozmawiamy, powodują, że nam się buduje taki ekosystem, który ja nazywam, co wypada mieć, żeby sprzedawać w internecie. Oczywiście można nie mieć można mieć tylko ułamek z tego, bo możemy sprzedawać się na Allegro, ręcznie coś wszystko wprowadzać, nie korzystać nawet z żadnej automatyzacji i też będziemy sprzedawać. Ale zbliżając się do tej konkluzji i dyskusji, na co wydać więcej pieniędzy i dlaczego to jest istotne, to jeżeli my chcemy sobie zbudować profesjonalny ekosystem, to wypadałoby, żeby był ten PIM zintegrowany z ERP, który udostępnia nam dane do różnych systemów, żebyśmy mieli sklep internetowy, żeby nam się łatwo obsługiwało zamówienia, oczywiście reklamacje, zwroty, do tego służy OMS, żebyśmy mieli tą aplikację mobilną czy chociażby interfejs mo, e, mobilny. I tutaj właśnie ten e, sporny slajd w mojej ocenie minimalne środki na programowanie, a kolosalne na marketing, to znowuż ja nazwałem, że jest to stragan w złotych tarasach. Ponieważ yy, co z tego, że będziemy mieli najlepsze miejsce przy najlepszej drodze yy, w samym środku alejki, ale jeżeli będziemy mieli... Tak, już, jeszcze chwilę. Yy, ja chciałem że... z Marcinem... Proszę <laughs> państwa, kiedy tylko Marcin do mnie zadzwoni, albo ja do Marcina, to zawsze tak dyskutujemy i tak mijają minuty i mija godzina... I kończymy, i w zasadzie ten spór jest nierozstrzygnięty do dzisiaj, od wielu, wielu miesięcy co Znaczy, jest, w sumie jest rozstrzygnięty, bo, yy, przepraszam, że się nie zgadzam w rozstrzygnięcie sporu. Ten spór jest troszkę rozstrzygnięty pod takim kątem, że internet jest po prostu w dzisiejszych czasach drogi. On jest drogi z punktu widzenia marketingu, bo tam yy, dużą część prowizji zabierają właśnie de, mm, pośrednicy Google, Facebook. Yy, i to jest drogie, plus jeszcze te obsługa, optymalizacja, badanie, czy to jest last click, first click, środek click i tak dalej. A do tego jeszcze mamy ten nakład finansowy związany z samoprodukcją tego oprogramowania. Jeżeli chcemy mieć to wszystko zrobione na tip-top, no to niestety smutna jest taka konkluzja, albo może wesoła, nie wiem, bo z perspektywy takiej, że my walcząc tutaj o finalnego klienta, jednak chcemy iść w tą profesjonalizację i być top of the top, no to może to jest jednak dobre, że po prostu ten internet nie, no nie jest już tani, więc no tutaj jakby podsumowując troszkę podprogowo, nie wymieniając nazw, ideo, ideoforce, że żeby dobrze robić rzeczy w internecie, no trzeba sobie wybrać partnera, który jest przygotowany technologicznie, mogłem jeszcze tutaj uzupełnić i marketingowo, ale to jest jakby oczywista oczywistość, że to się wspólnie spina. I takie podsumowanie, bo my wspólnie z GT Group nie jesteśmy tutaj przypadkowo na tej konferencji, ponieważ współpracujemy. Zrożyliśmy już wiele systemów. To, co Państwo widzicie w internecie, Max Electro, Max Kuchnia, to jest współpraca z nami i te wszystkie też systemy, które wymieniałem, nie, nie przypadkowo. Też y, mamy w nich y, swój udział, i dlatego ten ekosystem, który y, powstał, jest tak y, zaawansowany, rozbudowany i przede, przede wszystkim y, skuteczny. Tak jest. Proszę Państwa, podsumowując, co, co robić? Na pewno trzeba robić inne rzeczy, w zależności od tego, czy jesteśmy producentami, dużymi sieciami, czy jesteśmy mniejszymi firmami. Te mniejsze firmy zdecydowanie muszą bardziej zadbać o relacje z klientami, o marketing lokalny, o wykorzystywanie i dbanie o to, żeby opinie były na jak najwyższym poziomie. I te opinie, które się mówi między sobą, jak i te opinie, które są w internecie. Natomiast duże, duzi gracze, no to zdecydowanie powinni pomyśleć o e-commerce'ie, no i no i tak będę się uczepie tego. No troszeczkę o tych budżetach marketingowych powinni zdecydowanie pomyśleć. bo Tak jak Marcin powiedział, Facebook, Google i wszelkie inne platformy pobierają całkiem spore środki finansowe na to, żeby się pokazać. I ci mniejsi gracze, sklepy pojedyncze, pojedyncze punkty mogą pozwolić sobie na to, żeby konkurować w pewnym i reklamować się w pewnym obszarze. Natomiast ci duzi. No to muszą działać na terenie całej Polski. I tutaj, właśnie powiedziałbym, że sedno tkwi w tym, żeby tworzyć pewną całość i, tak jak wcześniej zostało powiedziane, reklamować pewien brand na terenie całej Polski, ale jednak lokalnie działać tak, żeby jak najlepiej się kojarzyć w obrębie swojej, swojej społeczności. Tak bym podsumował to właśnie, tą część marketingową. Ja w sumie podsumowałbym. W zasadzie bardzo podobnie i też przed chwilą, w sumie powiedziałem, kilka takich punktów. Tak naprawdę podsumowanie tej prezentacji, że dzisiejszy e-commerce to nie jest tylko sklep, to są przede wszystkim, przede wszystkim ekosystemy, które składają się z wydzielonych systemów, mniejszych oprogramowań dziedzinowych, służących do konkretnego zastosowania, ale za to są zintegrowane ze sobą i ta integracja, ona jest wyzwaniem, ponieważ wymaga utrzymywania i jest w długiej perspektywie właśnie kosztochłonna. Technologia znowuż rozwija się bardzo szybko, powstają nowe systemy, a te, które istnieją, bardzo się zmieniają, wchodzi konkurencja. No i to wszystko rzeczywiście jest, no jest wyzwaniem, które jakby można podzielić na te aspekty w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju swojej organizacji się jest. Trzeba się z czym innym zmieniać. Szanowni, przygotowaliśmy jeszcze razem z Marciniem trzy pozycje, trzy książki, które chcielibyśmy Wam polecić. Marketing według Teda Levita, wiadomo o marketingu. Najtrudniejsze w tym, co trudne. Ja Wam powiem, że to jest moja ulubiona pozycja, bo mówi o tym, jak ciężko dzisiaj jest prowadzić firmy i jak łatwo można w zasadzie przegrać tą walkę z konkurencją. No i na drugim miejscu, dobra strategia, zła strategia. To jest książka, jak łatwo się domyślić o tym, jak tworzyć strategię i co zawierają dobre strategie w sobie, a co zawierają te, te złe i jak je, jak je odróżnić. Także te trzy pozycje myślę, że możemy spokojnie polecić przed konkursem. Ja mam inną pozycję ulubioną. Mam taką książkę, do której lubię wracać. Przypadkowo składa się tak, że jest to napisane że autorem jest Wojciech Szymański, czyli ten no, to tutaj sympatyczny Rzeczywiście przy, przydarzyło mi się napisać książkę na temat e-commerce'u. To też pokazuje, że to, co powiedzieliśmy i to, to, to co z marszem przygotowaliśmy, nie jest wysane z palca, tylko jest na podstawie konkretnych badań i konkretnych Konkretne doświadczeń książki. naszych z naszymi klientami. To co Marcin, to typiec pierwszy Tak, pytanie. tak, mamy cztery książki do rozdania, zadamy po dwa pytania, związane oczywiście z dzisiejszą prelekcją. Kto zasada, kto pierwszy, ten lepszy zgłosi i odpowie na pytanie. Tak, no i, no i poprosimy później jak zakończymy, tak. żeby, żeby do nas spadać. To pomysł. może ja zacznę. Pierwsze pytanie. Prośba o wymienienie jednego systemu, które ideo wspólnie z GT Group stworzyło. Nazwa. Jest. Dobrze, a to już od razu zaniosę, bo no pod ręką. Co, co tam ustalenia, co tam ćwiczenia, <laughs> próby, dziesiątki godzin ćwiczy. przygotowań. Trzeba się dostosowywać do potrzeb w marketingu i w technologii trzeba być dynamicznym. I drugie pytanie, może, nie wiem, może, może wkroczę jakby w twój aspekt. I zapytam się z tej części marketingowej. Też na przekór ćwiczeniu zobaczymy, jak sobie poradzisz. Moje pytanie będzie brzmiało, w jakim wieku jest pokolenie Z aktualnie? Ej, co, to było moje pytanie. Tak, brawo. O, tak się nie robi. Ile... <ścoughs> Dawaj, no dobrze, nam... dobrze. To, to tak... zadaj coś z mojej części. To, to, tak to ja chciałem się Państwu zapytać, tak żeby mógł dokopać tak z całej siły. Słuchałeś? Czym jest PIM? Czym jest film? I co teraz? <grych> Bardzo dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Brawo. dobrze. więc ty tak zagrałeś, to jeszcze, jeszcze mocniej w takim razie. Jeszcze mocniej. Dawaj. No zadaj coś fajnego, no, z, tym, z tym samolotem może jak się nazywał. Co Efekt czego to nie, było? Nie, Boeinga? Nie, nie. To, to ci w ogóle nic. Dobre no. to jest pytanie. Zapytałem, nie, nie, nie. No. Jak państwo myślicie? Czy ideą wdrażą MS-y? Potrzebujemy ręki do góry, żeby wiedzieć, kto był pierwszy. Tak czy nie? Książka atrakcyjna jest. Można strzelać. Ha, jest. Tak czy nie? Tak, dobra, super. Mamy to. Poszło. Wszystko jest, będziemy rozdawać. Musimy podejść po książki. Tim. Marcin, jeszcze to, co na końcu, czyli salto. <laughs> Dajesz... <laughs> Ja, ja nie wiem od z... to się powstrzymam, ale. Dziękujemy. Do zobaczenia.